Dziś wracamy do Was z recenzją jednego z najbardziej kosmicznych, nieokrzesanych, buntowniczych filmów polskich ostatnich kilku lat. Albo dekady, co najmniej. Mowa ptaków. Zacznę od tego, że tak jak czasami przy niektórych filmach mi się zdarza lojalnie Was uprzedzić, tak i teraz to robię. Ten film to nie jest film dla każdego. To takie delikatne słowa bym powiedział. Sądzę, że niektórzy odbiją się od niego zupełnie, totalnie, będą twierdzili, że to jest bełkot, grafomaństwo i co tam jeszcze. Inni będą zachwyceni. Podejrzewam, że znajdą się ludzie, którzy będą się upatrywać jakiegoś geniuszu w tym wręcz. Gdzie jest prawda? Czy leży po środku? Nie wiem, gdzie leży prawda, ale wiem, że my leżymy gdzieś bliżej tych zachwytów. Mowa ptaków jest nowym filmem Xawerego Żuławskiego w oparciu o scenariusz ojca, czyli Andrzeja Żuławskiego. Ewidentnie widać, że te dwa style gdzieś tutaj się bardzo mocno zderzają. I jednocześnie się dopełniają i pięknie gryzą. Tak. Mowa ptaków jest to też projekt, który początkowo miało robić 4 reżyserów. No, ale tak się zdarzyło, że oni zajęli się swoimi filmami i ostatecznie całość powędrowała w ręce Xawerego właśnie. I tutaj trzeba zaznaczyć w ogóle, że to jest cholernie trudne przedsięwzięcie, bardzo trudny projekt, którego podjęcie się w ogóle jest ogromną odwagą dla mnie, bo próba przeniesienia na ekran scenariusza Andrzeja Żuławskiego w moim odczuciu już w ogóle jest bardzo ryzykowna. To jest karkołomne przedsięwzięcie tak, wręcz. W dodatku podobno mieliśmy scenariusz, w którym było stosunkowo niewiele jakichś przypisów, didaskaliów, innych tego typu rzeczy, więc w jakimś sensie twórcy musieli tutaj zinterpretować ten tekst po swojemu, dołożyć do niego pewne znaczenia i konteksty, które sami chcieliby tam umieścić. I to jest właśnie takie połączenie wielu różnych rzeczy, które teoretycznie mogłyby do siebie nie przystawać, teoretycznie tworzyć jakiś ogromny chaos, ale w tym szaleństwie jest metoda. Nie wiem, czy w tym szaleństwie jest metoda. I nie wiem, czy to szaleństwo metody potrzebuje, bo ten film jest wielopoziomowy, wielowarstwowy, zderzają się w nim bardzo różne wrażliwości. To też jest kwestia tego, że my akurat oglądaliśmy Q&A z twórcami i wiemy, że na przykład są sceny, które Żuławski zupełnie inaczej interpretuje niż od twórcy roli głównej, czyli Sebastian Fabijański. Na przykład. Tu już na tym etapie jakby zderzają się właśnie te różne wrażliwości, różne interpretacje tego tekstu, który jest trudny. Ponieważ ten tekst oczywiście jest tekstem autorskim, ale nawiązuje do tak wielu różnych rzeczy, czerpie z tylu innych dzieł, że właściwie mieszają się tam te dialogi napisane od nowa jakby z tekstem literackim, z cytatami z filmów, nawiązaniami do sztuk rodzaju różnego. Stąd między innymi ta tytułowa Mowa ptaków. I tak chwilami ten film jest jazgotliwy. Niektórzy będą twierdzili, że bełkotliwy wręcz, ale jest w nim coś tak pociągającego i właśnie ta wolność odbioru. I wolność twórcza. Wolność twórcza to jedno, ale to, że my jako widz nie mamy podanej na tacy interpretacji każdej sceny i to jest o tym, a to jest o tym, a to jest o tym, to mnie bardzo urzekło. Ja myślę, że w ogóle ten film nawet nie stara się przedstawić nam na tyle klarownie, powiedzmy, historii, czy nie stara się nam tutaj konkretnych metafor wrzucić, że tak, widzu, ty masz to czuć w tym momencie w ten sposób, tylko właśnie może się spotkać z bardzo różnym podejściem emocjonalnym. To znaczy mamy tutaj sceny, które wywołują w nas frustrację, ale też śmiech na przykład. Są takie ogromne zaskoczenia, w jaką stronę ta historia zmierza ostatecznie. To jest jeden z najbardziej nieobliczalnych, moim zdaniem, scenariuszy, jakie się zdarzyły na polskim podwórku. Bo tutaj naprawdę trudno jest przewidzieć, albo jest to wręcz niemożliwe, co nastąpi w kolejnej scenie. Tak. Czy jesteś w stanie w jednym zdaniu opowiedzieć, o czym jest ten film? Nie. I podejrzewam, że nikt z osób, które ten film widziały, nie jest w stanie tego zrobić, tak żeby oddać całą esencję tego filmu. Bo można na przykład opowiedzieć o tym, jaka jest struktura narracyjna, taka fabularna na jednym z poziomów tego filmu, ale właściwie chyba tylko na jednym. Teoretycznie tak, ale ja bym to w zasadzie mógł uprościć do tego, że mamy tutaj opowieść o kilku różnych bohaterach wywodzących się, powiedzmy, z takim uogólnieniem to określę, ale z inteligencji, która jest w pewnym sensie sfrustrowana zaistniałą sytuacją, powiedzmy, i są popchnięci do jakichś swoich granic i zmienia im się podejście do niektórych spraw. Tak, z tym, że to cały czas jest na tym jednym z poziomów, bo oprócz tego mamy też opowieść o relacjach ojca z synem, mamy rozliczanie się z dotychczasową twórczością zarówno reżysera, który ten film zrobił, jak i jego ojca, mamy rozliczanie się w ogóle ze współczesną Polską w jakiś sposób i tego, jak bardzo różne ideologie czy różne podejścia do pewnych spraw się radykalizują. Też ten film nie jest w prawo czy w lewo. Jest takim przejawem frustracji. Przejawem frustracji, ale też takim spojrzeniem na to, że niezależnie od tego, co wyznajesz, jakby za czym idziesz, to się coraz bardziej radykalizuje, robi się coraz ostrzejsze i takie niepozwalające na dyskusję z drugą stroną. I wydaje mi się, że to jest chyba, dla mnie przynajmniej, najważniejszy element tego filmu. Powiedziałbym, że jest na pewno jednym z bardziej istotnych, bo też wątek na przykład nauczyciela, od którego rozpoczynamy tak naprawdę cały film, który wyraźnie jest zainspirowany sytuacją, która miała miejsce faktycznie w Polsce i chodzi o to nakładanie kosza na głowę i tak dalej. To była bardzo głośna sprawa swego czasu i jakby od tego się rozpoczyna ten film. I potem mamy całą lawinę wydarzeń związaną zarówno z tą postacią, z tym bohaterem, jak i z bohaterem Sebastiana Fabijańskiego, który także uczestniczy w tej scenie. I te gdzieś tam ścieżki się gdzieś rozdzielają i mimo wszystko oko reżysera w moim odczuciu bardziej skupia się na postaci Fabijańskiego w ostatecznym rozrachunku, a tamten wątek pozostaje takim wątkiem drugoplanowym, który przebija się raz na jakiś czas do tej głównej struktury. Ale ja nie mówię o tym, co widać ogółem w tym filmie. Nie mówię o tym, że radykalizuje się prawa strona i mamy te marsze niepodległości, które wyglądają tak, jak wyglądają. Nie, chodzi mi o to, że każde z podejść, które teraz mamy, jest tak zacietrzewione w tym swoim własnym sosie, w tym swoim podejściu właśnie, że nie ma miejsca na dialog. Tak. I trochę ten film to rozbija. I też bardzo ciekawie w tym kontekście, że nie ma miejsca na dialog, wypadają właśnie dialogi, ponieważ z jednej strony one są takie bełkotliwe, z drugiej strony wrzuca się tam jakieś takie intertekstualne rzeczy, jakieś odniesienia do innych dzieł popkultury czy kultury w ogóle. To też jest takie moim zdaniem spojrzenie na to, że też inteligencja mówi swoim własnym językiem, który jest nieprzystępny dla takiego szarego zjadacza popcornu. Ja się zastanawiam, czy w ogóle w dzisiejszych czasach i w tym worku popkulturowym, do którego wrzucono już absolutnie wszystko, czy w ogóle możemy mówić jeszcze o inteligencji tak rozumianej jak, nie wiem, no, przed wiekiem XXI. I czy właśnie też Żuławski tutaj trochę tego nie podejmuje. Takiego zderzenia tego, że ktoś myśli o sobie w ten sposób, a ostatecznie też jest częścią tego samego bagna. Też autokrytyczny trochę jest ten film. I właśnie to mi się w nim podoba. Jasne, można mu zarzucać tę bełkotliwość, można mu zarzucać to, że on jest jakiś taki chaotyczny, że nie wie do końca, o czym chce opowiedzieć, bo to będzie zależało od tego, jak konkretnie widz podejdzie do tego filmu, ale z drugiej strony właśnie przebija się tutaj ta świadomość twórcy, że on tak bardzo właśnie bawi się nawet oczekiwaniami naszymi, bawi się stylami, bawi się estetykami, w które wrzuca swoich bohaterów. Finał tego filmu jest złoto, tak cudownie odczytany. I taki piękny. Ja też mam takie podejście do tego filmu i ono właściwie pojawiło się w trakcie seansu, bo na początku jak nas wrzucają od razu na głęboką wodę, to pomyślałam, że oj, będzie przeprawa. Tymczasem jest to rytmiczne mimo wszystko. Ten chaos ma jakiś tam swój wewnętrzny, być może nie dla nas oczywisty porządek. Jeżeli wy jesteście widzami, którzy lubią wszystko odbierać na logikę, to może być bardzo, bardzo, bardzo trudno i ja polecam nastawić się raczej na odbiór taki wrażeniowy. I nie o to też chodzi w tym filmie, żeby go rozumieć i pozwólmy sobie czasem na to, żeby czegoś nie rozumieć. Ale przyjąć na klatę. Tak. Na pewno w tym odniesieniu ważna jest scena takiego przygotowania do heist, powiedzmy, do jakiegoś takiego napadu, która kończy się, jest puentowana jednym zdaniem, które jest absolutnie perfekcyjne moim zdaniem i to też jest takie granie na nosie oczekiwaniom widza, ponieważ już mniej więcej widzisz jakąś taką strukturę, którą jesteś w stanie osadzić, powiedzmy, w jakimś gatunku, czy wiesz mniej więcej, do czego ona prowadzi, a potem takiego wała mamy tutaj żart w tym momencie, który puentuje całą tę historię, do której prowadziły te wydarzenia. I okazuje się, że to tak naprawdę do niczego nie prowadzi. Tak, na przykład w tym odbiorze akurat. Oprócz tego chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, a właściwie o sobie, czyli o Sebastianie Fabijańskim, który moim zdaniem w tym filmie zagrał swoją najlepszą rolę w karierze, przynajmniej z tych, które widziałam i bardzo chciałabym go oglądać właśnie w tego typu kinie. I też udowadnia, że to, że włożyło się go w jakąś taką szufladkę albo filmów Patryka Vegi, albo jakichś takich właśnie mainstreamowych rzeczy, powiedzmy historycznych i tak dalej. Ktoś to... próbuje z niego robić amanta czasem. Tak, Moim zdaniem to jest ta droga, na której chciałabym go widzieć po prostu. Tak, bo on też jest taki, wiesz, on nie jest gładki, on nie jest taki... No właśnie, on jest taki szorstki, jego granie jest takie... inne. To też jest ciekawe, że jego właśnie obsadzono w takim kluczu. To znaczy ma grać człowieka, który jest tam nauczycielem bodaj etyki, a jednocześnie ma taki sposób mówienia, który w jakimś sensie identyfikujemy już z postacią Sebastiana Fabijańskiego jako aktora. Jest taki trochę dresiarski w tym wszystkim. Tak. Z jednej strony jest właśnie teoretycznie tej inteligencji, jak ty to nazwałeś, a z drugiej strony czasami i nie w słowach, które mówi, ale w sposobie, w jaki je wypowiada. Albo też w gestykulacji, w tym, w jaki sposób się porusza. Jest takie osiedlowe... Osiedlowy vibe, tak. No. Możemy to tak nazwać. Osiedlowy urok. No i tak powiedzieliśmy w sumie tylko o kreacji Sebastiana Fabijańskiego, ale ja w ogóle wyróżniłbym absolutnie całą obsadę, bo tak, podać te teksty to jest cholernie trudne zadanie. Nie wiem, jak podołali, żeby to zrobić po prostu tak, jak zrobili, ale udało się. Poza tym mamy też Borysa Szyca i Żmudę Trzebiatowską w rolach marginalnych właściwie, ale tak dziwnych. No Żmudy Trzebiatowskiej to ja w ogóle nigdy nie widziałam w takim wydaniu chyba. Ja dodam od siebie, że dawno nie widziałem dobrego Olbrychskiego, a w tym filmie Olbrychski moim zdaniem naprawdę daje radę. Tutaj ma figurę mistrza, bo tak jest tutaj nazywany i też przebija się w tym jego segmencie jak taka próba takiego intymnego sportretowania relacji właśnie ojca z synem. To moim zdaniem absolutnie działa. Tam mamy też tę scenę relacji z dziewczyną, która zaczyna oglądać film Żuławskiego. No i właśnie można kopać, bo ja sobie oczywiście pomyślałam teraz znowu o jeszcze jednym podejściu do tego filmu, czyli jak od starych mistrzów może się uczyć nowe pokolenie. Bo to też jest tam w tym ostatnim akcie szczególnie bardzo wyraźne i wyraziste. I może nie skupiajmy się już więcej na fabule, odniesieniach i tak dalej, bo to jest moim zdaniem do indywidualnego odbioru dla każdego. Nie mówię wam idźcie na ten film, bo wam się spodoba. Mówię wam idźcie na ten film, bo to jest coś innego, wyjdźcie spoza swojej strefy komfortu, bo serio będzie wam na tym filmie niewygodnie. Tak. I myślę, że to było przede wszystkim główne założenie twórców, żeby było niewygodnie. Poza tym uważam też, że to jest film, który nie zostanie ciepło przyjęty przez szeroką widownię. Jakby mam tego pełną świadomość i nie będę próbować zmieniać waszego ewentualnego podejścia do tego filmu. Polecam po prostu odwagę, otwartą głowę i tak dalej. A jednocześnie myślę, że po latach czy po dekadach to będzie film, o którym ludzie będą uczyć się w szkołach filmowych. Bo czasami trzeba wyjść poza pewien schemat i stworzyć coś przełamującego tę tradycyjną szkołę, żeby to zapamiętano i żeby to mogło coś zmienić. I też bardzo się cieszę z tego, że ostatecznie film wylądował w konkursie głównym w Gdyni. Mimo że nie został doceniony jakoś specjalnie, to dobrze, że się tam znalazł, bo to jest jednak furtka do czegoś świeżego. A nie tylko do filmów wojennych, biograficznych, o wielkich ludziach. Albo komedii romantycznych. Bo tego mamy już serdecznie dosyć. Ten film jest trudny, jest chaotyczny, jest długi, ma odniesień tyle, że po prostu najlepiej byłoby siedzieć z pilotem i zatrzymywać co chwilę i jak się czegoś nie załapie, to od razu sprawdzać, skąd to się wzięło. Tak, zresztą przydałaby się tutaj też znajomość w ogóle biografii Andrzeja Żuławskiego, jego filmografii też między innymi, do której też bardzo często się tutaj odnoszą twórcy. I mamy na przykład scenę, która jest żywcem wzięta z Opętania, z Jaśminą Polską, która robi co trzeba w tej scenie. Też w pewnym sensie, nie chcę mówić, że to jest wyśmiewanie. Nie. Ale jest to jakieś takie lekko pastiszowe podejście. Ironiczne bym to nazwał. Ironiczne do tego, że ludzie czasami identyfikują Żuławskiego, Andrzeja, z histerią na ekranie. To jest motyw, który się przejawia często w jego filmach gdzieś tam. I ja sam się przyznaję do tego, że z kinem Andrzeja Żuławskiego zawsze miałem problem, bo mieliśmy tam do czynienia z tą nadekspresją, furią, z tym wyrzucaniem, z tym krzyczeniem po prostu. I tutaj ta nadekspresja także występuje, ale prawdę mówiąc jestem szczerze zaskoczony, że tutaj mi tak nie przeszkadzała. Może przejdźmy powoli w stronę podsumowania, bo też wydaje mi się, że nie ma sensu w tym momencie między nami, którzy widzieliśmy film, rozmawiać o nim dalej i trzeba poczekać na to, aż Reszta widzów uda się na seansę lub też nie. Bo to jest film zdecydowanie bardziej pod jakąś taką konkretną analizę niż pod recenzję. Bo... Ja nie wiem, czy pod konkretną analizę. Sądzę, że to jest przede wszystkim film do rozmawiania, ale z ludźmi spoza swojej bańki najlepiej. Bardzo, bardzo ładne zdanie, które mogłoby zakończyć tę recenzję, ale jeszcze musimy w jakiś sposób podsumować. Dla mnie to jest naprawdę jeden z ciekawszych eksperymentów w polskim kinie właśnie na przestrzeni ostatnich lat. Szanuję mocno. Polecam szczerze, polecam się z tym zmierzyć. Jeżeli nie boicie się wyzwań, jeżeli macie czas i macie ochotę poświęcić te, no, grubo ponad 2 godziny na coś, co nie będzie lekkim, łatwym i przyjemnym kinem, to idźcie i zmierzcie się z tym. Świetna obsada, kosmiczny film, dialogi będą przeprawą absolutnie dla większości widzów, no ale jesteśmy bardzo mocno ciekawi w ogóle, co wyniesiecie z tego filmu i co napiszecie nam w komentarzach. Oczywiście polecamy pójść na ten film z otwartą głową, a teraz przechodzimy do konkursu. Mamy 3 takie książki, które są wywiadem rzeką z Andrzejem Żuławskim, więc myślę, że też może nadać jakichś takich dodatkowych kontekstów, czy być może rozwiać wątpliwości przy okazji samej Mowy Ptaków. Jeżeli was interesuje ta książka, to oczywiście nadsyłajcie swoje zgłoszenia na adres konkurs@sfilmowani.tv, a pytanie konkursowe brzmi: dlaczego to właśnie wy powinniście otrzymać tę książkę? Im bardziej kreatywnie podejdziecie do odpowiedzi, tym lepiej, bo Mowa Ptaków jest dziwna i liczymy, że wasze odpowiedzi też będą dziwne. Macie czas nadsyłania zgłoszeń do końca września, jeszcze chwila jest, potem rozwiążemy ten konkurs i oczywiście wyniki podamy w karcie społeczność oraz na naszym Facebooku. No i co? Powodzenia. Zarówno w konkursie, jak i przy okazji seansu Mowy Ptaków. Ja myślę, że to jest film, do którego będzie też warto wrócić faktycznie po jakiejś takiej powtórce filmów Żuławskiego. Ja myślę, że w ogóle warto będzie do tego filmu też wrócić, kiedy się będzie miało 2 razy tyle lat, co teraz. Na przykład. Bo myślę, że ten odbiór będzie się bardzo mocno różnić. Ale nie sztuka, jak wspomniałaś, wszystko zrozumieć, sztuka w jakimś sensie docenić i starać się zrozumieć. To wszystko od nas, do zobaczenia w następnych odcinkach.